Słyszę, że jestem w charakterze gwoździa anonsowany. Wie, no to weź otwórz, no przecież wy... Właśnie przyszła do mnie policja. Pojawiam się i znikam. Piątek, piąteczek, piątunio u nas w redakcji też, także proszę wybaczyć. Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy. Pozwolę sobie wejść w słowo, jak Ty zawsze wchodzisz swoim gościom. Do mojej kamery, do czwórki, tam. Bardzo Państwa przepraszam, że tak bez marynarki, bez koszuli z kwiatami. A ja teraz tak? Ale jutro, w sobotę, mija rok. To prawda. Okrągły rok. Planę też, nie było. Pierwszego odcinka Super Raportu, a w niedzielę mija kolejny rok Kamili. Na tym świecie, na tym łezka dole. Urodziny, także... Bardzo dziękuję. Nie możemy się całować. To możemy tak. O. Tak jest. Wszystko jest. Bardzo dziękuję. Program wielu gości, poważnych, jak przystało na poważną panią redaktor. Tak. Ale nie mogłem sobie odmówić znalezienia tych takich smaczków. No nie. Najzabawniejszych. I teraz właśnie z tym zostawiam Państwa. A my jeszcze wrócimy po tym do tak Państwa. Jest. Dobrze. Kuba, dobrze. Gramy. Dzień dobry Państwu, to jest specjalnie przygotowany program przez redakcję Super Ekspresu i internetową redakcję Super Ekspresu Super Raport. Kamila Wieczyska, witam Państwa bardzo ciepło. Dzień dobry Panie. Dzień dobry. Widzę Pana, nie zacina mi się Pan, więc jest szansa, że może się jeszcze dobrze usłyszymy. Halo, halo. Jest Pan czy nie ma Pana? Uśmiecha się Pan ładnie, to widzę, ale Pana nie słyszę. Proszę powiedzieć dwa słowa. No niestety, łącza internetowe zawodzą bardzo często, jak światło chyba w studiu. O, jestem, stała się jasność, cudownie. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, był no właśnie, tak. Wiceminister spraw zagranicznych, dzień dobry. Poszetka nie wyszła, no, jak u nas technika nawalał, pa panu nie wychodzi poszetka. Ja rozumiem sytuację polityczną, tego, w której się pan tego znajduje. Właśnie zgasło światło, na być europejski, ale... Pana może na szczęście mam nadzieję, widać. Że widać. Kamera będzie naprawiona, tak. Bo już się zaczął uwalniać z ciemności. Pan prezydent Joseph Robinet Biden, w skrócie Joe Biden, skupia się może tak, razem z panią wiceprezydent Harris, skupia się na polityce wewnętrznej. Pierwszą swoją rozmowę bilateralną, zewnętrzną, znowu światło zgasło w Parlamencie Europejskim. Mamy jakieś szczęście, jednak niebywałe. To jest może kwestia tych podwyżek energetycznych po prostu. Dobrze pani pośle? Po prostu. Tak. Ale zawsze chcę. Z panią rozmawiam. Normalnie to się nie zdarza. To trzeba jakiegoś trafić. Ja jestem po prostu czarownicą. Mam czarne do Bajdena. Dobrze. No wracając i już kończymy. Rozmowę. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Na początek serdeczne życzenia urodzinowe, bo 43 wiosny pan dzisiaj kończy. Bardzo dziękuję, no już wiek dłuższy niż dystans maratoński, więc nowy etap, ale bardzo, bardzo dziękuję za życzenie. Mają takie nieoficjalne rozmowy w parlamencie, które prowadzi Michał Kobosko dotyczące tego, żeby ewentualnie do Hanny Gill-Piątek jako przedstawicielki Polski 2050 w parlamencie dołączyły kolejne osoby. No i jak? Jak najlepiej, tylko że jak już wspomniałem. Uśmiecham się, bo rzeczywiście okoliczności niesamowite. Wiatr pan nam tutaj zapewnił, panie ministrze. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że pan nie wiatr. No tak, to my nie porozmawiamy, panie ministrze. Ja zupełnie pana nie słyszę przez ten wiatr. Jeszcze raz spróbujmy. Marek Sawicki, dzień dobry. Dobry, witam serdecznie. Musi pan jakoś bliżej mikrofonu niestety, bo rzeczywiście ten wiatr zmian na polskiej wsi trochę nam tutaj przeszkadza. Zmęczenia to nawet tak bardzo nie widać. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak słyszę panią redaktor, to od razu więcej energii. Zawsze miło gościć w Super Ekspresie. Cieszę się bardzo. Też się cieszymy oczywiście wszyscy, że pan u nas dzisiaj jest. Jego dobrego, bardzo dużo zdrowia panu życzę. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Na razie się trzymam. Bardzo dobrze i proszę się trzymać dalej, nikt się nie zmienia. Jerzy Stępień, bardzo dziękujemy. Trzymam się, ale już się nie puszczę. Pozdrowienia panie profesorze, wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.
Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, panie pośle, dzień dobry przede wszystkim, ale cała redakcja zobaczyła pana kubek, co spowodowało oczywiście salwę śmiechu. Pozdrawiamy. Naprawdę musi pan zdradzić, gdzie pan zakupuje. Ja tylko przypominam, że wszystko jest pod kontrolą. A za kilka dni połowa października, czyli czekamy na zapowiadane przez prezydenta wypłaszczenie. Będzie dobrze. Pojawiam się i znikam. Piątek, piąteczek, piątunio u nas w redakcji też, także proszę wybaczyć. Szczęść Boże, dobry dzień z Rzeszowa. Pozdrawiam mój okręg wyborczy. No i cóż, słyszę, że jestem w charakterze gwoździa anonsowany. Postaram się nie zawieść. To już widzowie ocenią, panie pośle, ale pan rozmawia ze mną i prowadzi samochód jednocześnie, bo jestem trochę zaniepokojona. Nie. Pan Sławomir za kierownicą. Pozdrawiamy. Wszystko super. Pozdrawiamy. Bezpiecznie, a w każdym razie w granicach rozsądku. Cieszę się niezmiernie, panie pośle. Dzień dobry, chyba teraz z kadru wychodzę. No ale jest ładnie. Ładne otoczenie, więc... Jest okej? Okay? Tak, ptaki słychać, śpiewają. Nie wiem, czy to na cześć Rafała Trzaskowskiego, czy Andrzeja Dudy. Panie redaktor, czy przyszłoby pani do głowy schodzić do zbiornika retencyjnego w oczyszczalni ścieków? Nie wiem. Tyle siebie znamy, ile nas sprawdzono. Ja na szczęście posłem nigdy nie byłam, nie jestem i mam nadzieję, że... Obiecuję pani, że jeżeli będę świadkiem, czy będzie pani chciała wejść do zbiornika retencyjnego, powstrzymam również pani. Ale nie wierzę, szczerze mówiąc, nie podejrzewam pani o to. Moim zdaniem bardzo, bardzo dobrze, że jest, że wprowadzone są takie... Wie, no to weź otwórz, no przecież... Właśnie przyszła do mnie policja, bo sprawdziliśmy, ja ci jestem w domu na kwarantannie, także... No proszę bardzo, czyli jednak się sprawdza, czyli faktycznie. Sprawdza się. Tak, nie wiem, tak. Czy za chwilkę nie będę musiał tam podejść i... A to zapraszamy panów, niech najwyżej opowiedzą, jak to wygląda. No panowie nie mogą wejść do domu, bo boją się bezpośredniego kontaktu. Póki co żona poszła załatwić sprawę. Panie Marcinie, już pana wypuszczam, bo z policją i służbami żartów nie ma, więc proszę tam się grzecznie bardzo zameldować. Bardzo jest ode mnie zależne. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, dobrej formy życzymy. Do usłyszenia, dziękujemy bardzo. No i na dziś to już wystarczy. Damy radę. Będzie dobrze. Jestem gdzie indziej, tu jestem. O, fajnie, przemieściłam się. Ja po prostu mam mobilność bardzo szybką, także... ale jestem jeszcze z państwem. Będzie dobrze. Damy radę, bez wątpienia. Adasz, bardzo dziękuję. Zgotowanie na ekranie to jest coś, o czym każda prowadząca marzy. Naprawdę. Z Adamem obiecuję, będziemy się widzieć w każdym wydaniu super raportu. To dziś, to wszystko na dziś. Za wszystkie spadki przepraszamy. Obiecujemy, że będzie ich jak najmniej. Bez spadek, jak państwo widzą, się nie obędzie. To program na żywo, taka jego cecha. Michał, chodź, bo bez czego człowieka super raportu by nie było. Michał Kozłowski, mój ukochany wydawca, nie byłoby tego programu bez państwa przede wszystkim. To jest nieprawdopodobne, myślę, nie? Jak rośnie nam liczba widzów. Wiele programów, gości. Cudowne, kłaniamy się państwu nisko. Słaby jestem z matmy, więc nie zdążę to policzyć. Jest też nie najlepsza. W każdym razie ściskamy wszystkich naszych widzów, tych stałych, tych, którzy do nas dołączają z każdym dniem, bo bez was by nas nie było, taka prawda. Kuba Hordy i Marcin Pszczółkowski to ci wszyscy, którzy tam siedzą w reżyserce za kamerami, którzy są, machają państwu, tak mówią. To są wszyscy ci, bez których by programu nie było, nie byłoby też go bez naszego Staszka. Staszek Drozdowski, nasz dobry duch, producent, ściskamy bardzo mocno i całujemy państwa naprawdę silnie. Proszę jakiś toast znieść za nasze zdrowie, za super raport, już dokończymy roczek i ja jutro tych roczków troszkę więcej. Pojutrze. Ale jestem dzieckiem pierwszego dnia wiosny, więc obiecuję, że od poniedziałku przyniosę państwu wiosnę. I w poniedziałek widzimy się wszyscy w komplecie, mam nadzieję, o 8:57. Da radę się pojawić. Nie rób mi tutaj jakiejś złej reklamy, co? Pojawię. Mogę, nie, ale w formie. Goście na pewno będą, goście będą, zobaczymy, co się wykaże. Dokładnie tak. Całujemy państwa bardzo mocno, dziękujemy. Do poniedziałku, spokojnego, dobrego dnia i weekendu. Proszę być zdrowym i uważać na siebie bardzo mocno. Do zobaczenia.